Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.11.2 moda, który się nazywa Inventory Pets i dodaje nam do naszej gry takie małe małych pomocników dla nas, którzy wyglądają jak wszystkie zwierzęta, które są, występują, zwierzęta i potwory, które występują w Minecrafcie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Inventory Pets pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Tak właśnie wyglądają te nasze inwentory zwierzątka. Właśnie w ten sposób. Tu jest krótki opis, krótki filmik, jeden, drugi, trzeci i tak dalej. Także sobie pooglądajcie. No, nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy na nią i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie tutaj pod Game Versions szukamy wersji Minecraft 1.11.2 i pobieramy najświeższy plik na tę wersję. Jest w tej chwili tylko jeden, gdyby było więcej, pobieramy zawsze najświeższy poprzez kliknięcie na tę strzałeczkę w dół. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne Minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.11.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 996. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 996 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.11.2. I uwaga, w filmiku 996 ja instaluję Forge'a z końcówką 2201, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2228 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować ten plik? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Jak widać, ja mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2228, tak jak wspominałam. Gdyby tutaj nie był wybrany profil z Forge'em, to klikamy na tę strzałkę i tutaj stąd wybieramy profil z Forge'em. Klikamy play i czekamy, aż się uruchomi, aż się pojawi strona startowa gry. Ok, mamy stronę startową, zatem wchodzimy w moc i tutaj mamy inventory pets. Tu są jakieś konfigi, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i inventory pets dodaje nam mnóstwo właśnie takich inventory pets. O. Mój ulubiony to jest ten przyjaciel kałamarnica. On nam pozwala na to, żebyśmy sobie mogli pod wodą wszystko robić i szybko pływać. Ok, co trzeba zrobić, żeby takiego sobie zrobić? Klikamy. R nad tym, znaczy R jak robak. Trzymam strzałkę, klikam R jak robak i jest tworzenie. Tworzymy fragmenty lapis lazuli.
sztabka złota, diament i surowy dorsz i w ten sposób się tworzy. A lapis lazuli się tworzy w ten sposób, że albo lazuryt i ziemia ich się dostaje 9 sztuk, albo sam lazuryt też się dostaje 9 sztuk. Trochę bez sensu. Ok, i taki przyjaciel kałamarnica na przykład, bo to są różne inne, można go jeszcze, jak już się go zrobi, to można go jeszcze zakląć. Klątwa znikania, klątwa naprawa i niezniszczalność 3. Także to jeszcze można przy użyciu książki go zakląć. No i tak jak mówiłam, on nam daje to, że możemy biegać sobie pod wodą. Tu jest przyjaciel kot na przykład, to on nam daje night vision i jak mamy go w ekwipunku, to creepery przed nami uciekają i jak mamy go w ekwipunku, to jak stoimy sobie gdzieś tam nad wodą, to on nam złapie rybkę. Przyjaciel kurczak daje nam prędkość i się robi kurczaka w ten sposób, że to samo co tutaj, plus nasiona i plus piórka, a kotka się robi ze złota i surowego dorsza, a creepera eksploduje z prochu i fragmentów szmaragdu i tak dalej, i tak dalej. Weźmy sobie moją ulubioną kałamarnicę, weźmy sobie kotka i jak mamy na pasku tym właśnie tutaj, bo jak nie mamy na pasku, to nic się nie dzieje, ale jak mamy na pasku, to jak mamy kotka, to mamy teraz prędkość. Także dodał nam prędkości, więc sobie szybko pójdziemy nad wodę. O, mamy tutaj nawet kurczaki. Aha, i on jeszcze nam będzie dawał jajka co jakiś czas. Także sobie teraz zdjęliśmy kota, dajemy sobie tutaj kałamarnicę i możemy sobie wejść tutaj i możemy sobie tu stać już do kiedy chcemy. Jak widać, mamy night vision. Szybciutko przebiegamy po tym. Niestety chyba nie mamy prędkości w rozwalaniu, ale robię sobie tutaj większe, żeby wam pokazać, jak szybciutko tutaj się przemieszczamy pod wodą. No i oczywiście możemy oddychać i tak dalej, i tak dalej. A jak będziemy mieć kota, to czy będzie nam się szybciej tutaj... Nie, on nam dodaje tylko speedu do biegania, a nie do... Nie, chyba szybciej to się... Ach, nie wiem. Chyba szybciej jednak. Okej. Czyli jak widzicie, mod działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Tymczasem trzymajcie się, pa pa! Help, help.